Hej, cześć, czołem z tej strony zupełnie absolutny. Zapraszam na kolejny odcinek z moją piekarnią. Dobra. Czy mogę zamówić wszystko? Zamówiłem. Zobaczmy nasz postęp. Jest ok. Tutaj będziemy mieli jakieś nowe style personalizacji. Ostateczny warsztat będzie. No proszę. Tak szybko? Nieźle. No dobra, bierzmy się do roboty. Tutaj ja popełniłem błąd pewien. Znaczy, dowiedziałem się na pewno, tak, że mogę tutaj przesuwać maszyny. To jest jedna rzecz. No to już wam pokazałem. Można wyciągać, proszę bardzo, ten wózek. I po prostu wszystko umieszczać na tym wózku. A tutaj ustawiłem złą temperaturę i dlatego mi się przypalały pączki. Dziękuję za uwagi. Zaczynamy nowy dzień. Okej. Zobaczmy, co dzisiaj przyniesie. A, nie zrobiłem sobie tabelki. Miałem zrobić tabelkę. Z tym, co jest, co się opłaca, co się nie opłaca. Srebrny bochenek z miodem robiłem, nic nie powstało, więc teraz będziemy robić srebrny bochenek. Dodam jakąś inną przyprawę. Zobaczymy, czy nam coś z tego wyjdzie. Ok. No dobra, to bierzemy michę i startujemy. Potrzebujemy wody. Czekajcie, na razie to odłożę. Poszło w dół. Tak. Woda 3520. Jest. Lecimy. Water. Poszło. Mąka pszenna. Dobrze, że się nie wylało. Jest opcja ulepsz obiekt. Co ja mogę tutaj ulepszyć? Odblokowuje automatycznie uzupełnianie brakujących produktów. Zakupione, to mam. Odblokowuje korzystanie Wi-Fi, które ilość produktów na podstawie aktywnego przepisu. Ok. Tylko mi teraz to nie zadziałało. A tutaj też mogę zrobić jakąś aktualizację. Mogę. Też Wi-Fi. Dobra. Mąka pszenna. Cztery pięćset. Bardzo ładnie nam tutaj pokazało. Dobra. Jest. Ok. Teraz potrzebujemy zakwas. Tutaj 1,65. Sól 100. Ok. No i tutaj mamy srebrny bochenek. Zrobimy wersję. Był miód, to teraz czekajcie. Co by tu pasowało? Może chili. Nie, chili nie, ale cynamon. Cynamon. Zobaczymy, jak zareaguje z cynamonem. Ok. Lecimy. Czy mogę ulepszyć to? Nie mam pieniędzy już. Ok. Dziesięć sekund. Dobra, się na to ładnie miesza. I sobie ustawimy tutaj foremki. Okej.
6. U góry nie mogę, nie? Niestety 6. Okej. Dobra. Wymieszane. Wypełniamy formę. Bierzemy tacę. I tu mamy ten wózek, który możemy sobie po prostu... Już mi on wcale nie ułatwia sprawy, bo i tak muszę tutaj kręcić. Muszę i tak iść po tacę. Ej! Ma być 11, tak? Mamy 7, 8, 9, 10, 11. Jeszcze jedna taca. Mamy to zrobione. Dobra. Zlecenie jest. Czasu mamy sporo. Ale teraz jeszcze muszę utrafić. Nie, ja tego wózka nie będę wyjmować. Bo ja potem go nie mogę... O, zobaczcie. Się poblokował. No, wjeżdżaj. O, 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 o. Dobra. Temperatura 200 stopni jest. 50 sekund. No dobra, działa. Bochenek się robi. Możemy przystąpić do kolejnego zlecenia. Lawowa bułka. Nie pamiętam, czy ona miała być kwadratowa. Chyba tak. Mąka. Pełnoziarnista. 650. Woda. 390 się ustawiło. Ej, a, bo rurkę chyba. Oliwa z oliwek. 52. Drożdże 26 gramów. Jest on drożdże. Sól. I cukier. Nasiona dyni. Ile? 30? Kurczę, słabo widać. 20. 39, tak? Super. I co by pasowało do lawowej bułki? Miód nie pasował jak najbardziej. Goździki neutralnie. Więc do lawowej bułki dodamy może chili. Zobaczymy, co się wydarzy. Czyli będzie takie mocne, powinno to wzbogacić doznania smakowe bułki. 20-35, czyli ustawimy na 20. Ładnie nam tu miesza, a my sobie możemy teraz
tyle czasu, że nie musimy się przejmować tutaj chodzeniem. To jest naprawdę, to naprawdę nie przeszkadza, że sobie muszę pochodzić. Ej, coś mi spadło na ziemię. Dobra. Posprzątamy to na koniec. Dobra, pierwsze zlecenie jest gotowe. Ustawmy sobie kwadraciki. Ha, nadal działa to. Ach, nie tak. Zobaczmy, czy w ogóle wyszło mi tutaj coś. Dobra. Dalej. No i zostały trzy lawowe bułki. Ok. Wkładamy. I działamy. Dwieście i 25 sekund. No i został nam trzeci przepis. Pączek oszukany, na oszukany dzień. Nie wiem, czy ja ten pączek robiłem, chyba inny robiłem, nie? Mleko. Woda. Nie, to jest mąka orkiszowa, to jest coś innego. Czekajcie. Tak, zrobione. 13, 13, ok. No dobra. Mamy to. Mąka orkiszowa. Dwa i pół. 2,7. Masło. Masło. Tu mamy masło. Jajka. A cukier może najpierw. Drożdże. Teraz proszę, kto są drożdże? 162. I jajka. 60 jajka, 270, czyli 220. Teraz policzyć, jak to dobrze policzyć. Tak, 270, 60, 120, 180. To tu nie będzie pasować, a te mają 45, 90,
Tak. Czyli 6 małych jajek będzie pasować. O, słabo wyszło. Trzy. Cztery. O. Pięć. Zbiło. I sześć. Pasuje. Dobra. Od razu zamówię sobie. Nie wiem, czy mam wszystko, czy mam pieniądze. Dobra. Zamawiałem. Tak, to mamy. I teraz to jest pączek na oszukany dzień. Ja miałem chyba zwykły pączek. Właśnie pamiętam, jakie miałem pączek. Skoro był, to może z cynamonem. Pączek na oszukany dzień. Oszukany dzień. Cynamon. Bo właśnie. Zobaczmy te przepisy. Tak, to był zwykły. A, jest dobra przyprawa. Czyli nam tu ładnie zaznaczę dokładnie i jaki pasuje już potem składnik. Super. Wziąłem cynamon. I teraz możemy to chyba wymieszać. Trzydzieści sekund. Sporo. Wszystko nam nie spadało na ziemię. Może da radę. Czy bym to postawił tutaj? Coś da? Nie, nie mogę postawić. Wow. No, sfiksowało niestety. Czyli to się nie nadaje do tak stawiania tak na jakieś inne przedmioty. Przydałoby się, jakby to można było. O, można! Super. Bezpośrednio tutaj postawić. To mi się podoba. Dobra, mamy wymieszane. Jeszcze 11 minut. Zdążymy. No to wkładamy. Jak to się, gdzie to się wkładało? Nie pamiętam. Tutaj. Dobra. I włączamy. Smażenie. Na szczęście nie przypaliły. To. Tam miałem za dużą temperaturę, bo nie wiedziałem, jak działa to pokrętło. Teraz już wiem. Fajnie, bo teraz wpada do skrzynki. Dwie rzeczy udało mi się rozwiązać problem. Sporo tych pączków, 54 aż.
czwartek. Teraz ta środa. Pięćdziesiąt jeden i 54. Dobra, mamy to zrobione. Poszło. Zobaczmy. Potwierdź. I teraz tak. Wynik srebrny, bochenek, wyższy poziom realizacji. Nie widać tutaj żadnego przy srebrnym bochenku. Z cynamonem to nic, neutralnie. W przypadku lawowej bułki, chili, to jest dobra potrawa, czyli plusik, chili i lawowa bułka. Następnie w przypadku pączka na oszukany dzień, cynamon, to jest neutralnie, nie wiadomo co to jest. W każdym razie to na pewno nam nie pomogło, ale ładnie tutaj awansowaliśmy. Mamy warsztat ostateczny dostępny. Dobra, tu już mamy drzewko rozwinięte na maksa, więc będę próbował tutaj 5 minut jeszcze rozwijać. I oczywiście tą ostatnią. Dobra, mamy 2500. Zobaczmy, czy możemy tutaj zrobić jakiś fajny upgrade. Ulepsz obiekt. Piec półkowy i tutaj już z piecem nic zrobić nie możemy. Możemy, a tu już zrobiłem upgrade. Tutaj te półeczki, wymagany poziom 24, a my w tej chwili mamy poziom 18 dopiero. Ojej, to już ulepszyłem. Czy tą maszynę możemy dzielarko? Nic tutaj nie możemy zrobić. Tutaj jest jakiś stół. Tutaj mamy większą formę na babeczki, a babeczek jeszcze nie robiłem żadnych. Pytanie, czy maszynkę do... Aha, że zapobiega, ale muszę mieć 20 poziom, więc też nic nie zrobię. Stolnica. Ojej, w ogóle nie używam teraz. No dobra, to mieszadło na pewno można ulepszyć. Nam, że automatycznie nam ustawi, ile czasu trzeba mieszać. Dobra. Przynajmniej tyle. Tutaj mam jeszcze dzielarkę. Dzielarki nic nie możemy zrobić, a zaokrąglarka też nie wymaga upgrade'u. Dobra. To w takim razie, słuchajcie, kolejny dzień. Wow. Mamy nowego odbiorcę, Donut Dude. Ok. Zaczynamy od kukiełkowej bułki. Kukiełkowa bułka jest okrągła. Teoretycznie mógłbym skorzystać z tego urządzenia, ale po co? Kukiełkowa bułka. Proszę bardzo. Piszemy Michę. Woda 700. Proszę bardzo. Mleko 700. Proszę bardzo.
Następnie stawiamy tutaj. Ej, nie słucha się. 1750, mąka pszenna. Super. I teraz tak, drożdże 70. Cukier 35. Sezam 105. Gdzie jest sezam? Z kakao. Mąka orkiszowa. Ej. Rodzynka. Tu mamy sezam. 105. Dobra. Wszystko mamy. Poza jakimś... Czy kukiełkowa bułka była robiona? Nie. To bierzemy kukiełkowa bułka. I teraz zobaczmy, jaką przyprawę możemy użyć. No, weźmy. Niech będzie karmel. Ciekawe, czy się powtarzają przyprawy, czy one są przypisane, każda przyprawa do jednej tej. To jest zagadka. Bo jeżeli tak, to znaczy, że już i 20 się ustawiło, super. Czyli działa. Ok, ładnie nam się tutaj miesza. Możemy przygotować... Co to odłożyć gdzieś tutaj? Tacy. 35 bułeczek. Sporo będzie zabawy. Tam jest jakaś taca, okej. Po 9 wchodzi. To sobie ustawimy raz. Chcę zobaczyć, czy te bułeczki są faktycznie dobrze zrobione. Tak, jest ok. Druga dziesiątka. Co ja zrobiłem? Nie pociągnąłem za dźwignię. Okej. No jeszcze. Jeszcze 5 sztuk. I gra gitara, mamy to. Dziwne, że nie ma ulepszenia pieca, żeby mu się też ustawiał automatycznie. Dwieście i na 25. Ulepsz. Nie można. Widzicie? Pięć. Dobra. Ej, to jest kukiełkowa bułeczka. Aha, nie mogę jej postawić. Dobra, stój. Lecimy drugie zlecenie. Tu mamy srebrny bochenek. Srebrny bochenek. Próbowaliśmy z cynamonem i próbowaliśmy z miodem. Więc... Podejście numer... Okej, nie zdążyłem wziąć. Dobra, bułeczki wyciągniemy.
Jak się błędów nie popełnia, to już nie ma problemu z czasem nawet, bo wyrabiamy się szczęśliwie. No. Zrobione. Pierwsze zlecenie. Drugie. Woda. Jeszcze nie musimy klikać w ogóle cyferki. Mąka pszenna. Zakwas 1,8. I sól 144. 10 sekund, 10. Dobra. Mogę zamówić od razu przyprawy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. Dobra. Buchenki są gotowe. O, po trzy. Tak. Na najwyższą. Co ja w ogóle? Srebrny bochenek. A co ja dodałem? Wleciał mi z głowy kardamon? Pojęcia. Nie zapisałem sobie? Czekajcie. Srebrny. Cynamon. Nie wiem. Dobra, 50 sekund. Okej. Dobra, to jest to. I jeszcze trzeci przepis. 118. Tu mamy ludowy bochenek. Coś nowego. Znaczy nie, już chyba robiłem ludowy bochenek, ale... Woda. Mąka przednia, pszenna, mąka żytnia, zakwas, sól.
Pestki słonecznika. 360 aż. Sporo. Dobra, i tu możemy bochenek ludowy, muszę zapisać. Bochenek ludowy. I tutaj weźmiemy. Kardamon. A tam był chyba kamel, nie? Kamel, tak mi się wydaje. Srebrny. Teraz nie, to bułka miała kamel. Dobra. Bochenek ludowy, kardamon wziąłem. Dobra. Mieszamy. Dziesięć sekund. I tu możemy sobie to wyrzucić. Nie, nie chcę tego wózka. Okej, to jest zrobione. To jest wymieszane. Potrzebujemy 9. Czyli tylko 3 tacki. No, czemu nie chcę wejść? Ale coś się stało, słuchajcie. O, dobra, chodź. I 50 sekund. Jest. Leci. Dobra, jak się nałamie, ten bochenek ludowy robi. A tu mamy ulepszenie do poziomu i potrzebujemy aż 5000. W nowym miejscu. Ale to już na pewno nie dzisiaj. Maszyny są w miarę ulepszone. Musimy poczekać teraz. Okej. Okay.
Ach. Napiwek i lecimy. Dostarczono. I mamy tak. Tutaj mam wyższy poziom relacji. To jest kukiełkowa. I tu neutralnie. Srebrny bochenek. Nie pamiętam, co ja tam dodałem. Też neutralnie. I ludowy bochenek też neutralnie. Czy na pewno nie kardamon. Okej. Ale weszliśmy na wyższy poziom. Nawet dwukrotnie. Mamy bochenek słonecznikowy, bochenek słoneczny, chleb słoneczny, chleb kukurydziany, bułka magmowa, kwadratowa bułka, mąka kukurydziana, mikser przemysłowy i drugi mikser przemysłowy. Zobaczmy sobie tutaj, co możemy. Bonus za zamówienie, jakość. Po dostawie bonus 5% jakości. Nie można przekroczyć 100. Natychmiastowa dostawa mąki. Usuwa opóźnienie zakupu mąki. Odblokowuje nowe style. Ok. A tutaj natychmiast dostawa płynu. Usuwa opóźnienie zakupu płynów. Super. Dobra. 20 poziom. Jak był 20 poziom, to tam coś mogłem odblokować. Już nie pamiętam, co tu miałem upgrade'ować przy 20 poziomie. To, tak, to mieszadło. Okej. To jeszcze sobie zrobimy jeden dzień dzisiaj. Raz, dwa, trzy. Proszę bardzo, potwierdzone. Startujemy. Chleb słoneczny. Okej. Pewno jest woda, a rurka. Tu zapominam. Woda, mleko. A i tutaj wszystko, bo to jest mąka kukurydziana. Mąka orkiszona. I teraz mamy coś nowego. Mąka kukurydziana, 4 kg. Kilogram, 2, 3. I nie ma więcej, więc muszę dokupić, jak zamówić. A tutaj, dobra, zapominam. Dwie i pół minuty. Dobra, to sobie w międzyczasie zrobimy tak. Sól 56. 50, 6, cukier 40, drożdże 48, raz, dwa, trzy, pestki słonecznika 160, Dobra. I tutaj jak mamy chleb słoneczny. To możemy coś mu dodać, nie? Co by pasowało do pestek słonecznika? Może dynia? Nie. Imbir niech będzie. Plus imbir. Okej. Wracamy. Ile tu nam zostało? Minuta 30. Czy możemy przyspieszyć to? Dobra, przyspieszyłem. Muszę tak tutaj upgrade'ować trochę, ale... Mąka kukurydziana 6. A tutaj
Dobra, mamy. Trzydzieści sekund. No i tu od razu zrobimy ten myk, żeby nam się ładnie. Możemy zaokrąglić. A czemu ona nie jest w ogóle blisko tego? Jak ta dźwignia? Stop! Dźwignia ma być w dół. Kurczak, no chodź tutaj. To się mnie nie słucha. W dół. Ja chcę tutaj dźwignię, że chlebek będzie tutaj. Tu mamy bochenek dobrze ułożony. Tu musimy sobie... No stawiaj. Nie mogę go postawić. Upuść. Prawy klawisz i nie działa upuszczanie. Czemu? Nie mam pojęcia. Dobra, było. Przez chwilę działało. Kurczę. No. Widzicie, jak to działa? To działa, że nie działa. O, jest, wskoczył. Dobra. Mamy to wymieszane. Wkładamy to do tej maszynki. Odkładamy i zobaczmy, jak to wszystko nam pięknie będzie działać. Tu włączamy sobie maszynkę, jak się kręci. I tu włączamy sobie maszynkę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. I pięknie nam. No ślicznie nam wyszło to. Pełna automatyzacja. Powoli zdobywam praktykę. I 200. O, tutaj już mamy inną temperaturę. 220. To jest maksymalna chyba tego. I na 40. Poszło. Dobra. Robi się. Co tu dalej mamy? Chleby babuni. Tutaj mamy chlebek babuni, będzie okrągły, więc tak samo tą maszynką zrobimy to wszystko. Potrzebujemy tak wodę. Nie to. Kładź się. Oliwa z oliwek. Mąka orkiszowa. Cztery kilogramy. Super. Drożdże 40. Sól 40. Cukier 16. Super. Mamy to. I teraz, żeby chleb babuni wzbogacić. Chleb babuni. To dodamy, skoro babunia, to może goździki. Mieszamy. Na 30 sekund, super. Tu będzie to samo na tą maszynkę, tylko musimy przestawić na chlebek okrągły. Dobra. Tego
Tak. Tak. I lecimy. Ten ustańczym tylko malutki był. Osiem sztuk. Coś tutaj... Coś nam tu nie wyszło. Tu jest pokazane, że się nie wymieszało dobrze. A przecież tutaj mamy chlebek. Nie tak. Ciekawe, czy mogę to jeszcze raz włożyć. Nie mogę. Wiem, co nie tak zrobiłem. Spróbujmy to naprawić. Nie wiem, czy się da. Nie da się? O, da się. Słuchajcie, bo ja schrzeniłem. Teraz wam powiem, co poszło nie tak. Tak. Tu ustawiłem na okrągły, ok. I to jest dobrze. Tylko tu nie ustawiłem na... okrągły. O. Teraz będzie dobrze. Powinno być. Chyba, że to coś innego jest na rzeczy. Kręci się? Kręci. Ten ostatni, taki malutki, a to po prostu było źle ustawiona maszyna. No i teraz wygląda to wszystko dobrze. Dwadzieścia stopni na 60 sekund. Aż na 60. Okej. Poszło. Dobra, to było drugie zlecenie. Lecimy po trzecie zlecenie. Tu mamy bułkę trójkątną. A, tu już takie rzeczy robiliśmy. Bułka trójkątna. Oliwa z oliwek. Mąka żytnia, 2 kg. Dobra. Jogurt 800 ml. Jogurt 800. Proszek do pieczenia 80. Sól 80, cukier 40. Dobra, mamy to. I zostaje nam tutaj, czy bułkę trójkątną już robiłem? Dobra, bułka trójkątna. Plus wanilia. A co tam, nie? Waniliowe bułeczki trójkątne. To się może sprzedać. Zobaczcie, teraz nie działa. Albo nie jest wymieszane, dobra. 20 sekund. W czasie zapakujemy chlebki chrupiące.
Dobra, zlecenie gotowe. I lecimy z bułkami trójkątnymi. Ile ich trzeba? 40. Ciekawe, czy mam to jakoś usprawnić, czy tylko tą maszyną można. Pewnie w nowej piekarni będzie można to jakoś zautomatyzować. Dobra, lecimy. A, nie tak. Trzeba tacy powyciągać. I tak będzie za mało. Tylko po 9 wchodzi. Czasu sporo. Dobra, jest tu taca, okej. Ostatnia dziesiątka. I gut. I możemy lecieć. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. On tutaj nie wyjdzie. Cztery. I 5. I okej. Tu muszę zjechać z temperaturą. I 25 sekund. Dobra. I tutaj kończymy ten odcineczek. Ja sobie zrobię jakąś fajną miniaturę. Co tu zrobić? Tutaj nic się za bardzo nie dzieje. Może weźmiemy tak tutaj ujęcie z tym, ale to za chwileczkę. Czekajcie. Super. Coraz większe ilości robimy. Ostatnia taca. I oddajemy zlecenie. Dostarczono. I mamy tak. Chleb słoneczny z imbirem. Nie mamy żadnego bonusu. Chleb babuni również z goździkami też bez. I bułka trójkątna z wanilią również nic nam nie dała. Ok. Ale wchodzimy na wyższy poziom. Mamy egzotyczną babeczkę, kukiełkowy pączek, pączek kokosowy i mąkę kokosową. To jest coś ciekawego. Dobra, reputacja nam rośnie. Królewski piekarz. Dobra, to na dzisiaj wszystko. Myślę, że w kolejnym odcinku to już my będziemy próbować po trzech zleceniach. Chyba się przeniesiemy do nowej piekarni. Chyba tak to będzie. A na razie to tyle. Ja mogę sobie tutaj ewentualnie zrobić właśnie fajną miniaturę z
tutaj naszym mikserem. I to tyle. Do następnego odcinka. Cześć.